Będziemy się właśnie za sekundę wybierać w podróż powrotną. Podjedziemy na przystanek początkowy. Klepiemy sobie w Ibis trasę 01. O, nawet ludzie są chłopy, ludzie chcą siadać w bilet, nawet ktoś chce kupić. No nie wierzę. Nie wierzę. To co się właśnie wydarzyło. Drzwi się zamykają. No dobrze, przyspieszmy się jeszcze 2 minuty. O, ludzie idą do autobusu. Nie. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. A? Dobra, zostawmy otwarte sobie jeszcze z pieczywa. Trochę świeżego powietrza nie zaszkodzi w autobusie. No nie, no nie wierzę, ktoś nawet chce jechać. Następny przystanek nad Wisłą, dobrze. Czekamy na odjazd. W takim razie, znaczy na inny odjazd niż ten w pociągu. No dobrze, no to ruszamy trasę powrotną w takim razie. Wszystko zgodnie z rozkładem, mam na to, co rozjechać, nie? Następny przystanek. Piłsudskiego. Swobodna. Teraz są ludzie. Jest moc, nie? A teraz przepraszam, drodzy Państwo. Ale mam pytanie, co to miało być? Co to się przed chwilą wydarzyło? Oprócz tego, że jest tutaj ta ładna ściana, która nie wiem czemu tam jest. A, bo ja tu miałem skręcić. Aha, niewidzialną ścianę. Aha. O to chodzi. Nie uda mi się to zawrócić. Dobrze, zróbmy coś takiego. Kolizję z innymi pojazdami i otoczeniem wyłączymy. Takie buty. No dobrze, ale i też ta kolizja, która się wydarzyła, nie powinna tu mieć miejsca. Tak właściwie nic nie było, bynajmniej ja nic nie widziałem, nie? Jest takie, no, oszustwo trochę z lekka, nie? Wydaje się trochę bardzo z lekka. Czy jeszcze teraz nie będzie to? Czyli zrobić, jakbym, nie wiem, po lodzie jechał. Idzie tu w prawo, nie? Zgadza się. O, masakra. Nie wiem, ja chyba nie będę grał funkcji. Może mi się to nie podoba. Człowiek sobie.
jeszcze jedzie to delikatnie osią. O malutku. Chcę sobie pojechać rozkładowo z pasażerami, to nie. Jedzie w ściany, nie widziałem, nie wiadomo. No nie wierzę, że ludzie chcą się wejść. Proszę, 20 jest ten normalny bilet. Uwaga, drzwi się zamykają. Ja z tego co pamiętam, nie wiem. Tylko na ekspresowej nie sprzedają biletów. Na zwykły sprzedają. Albo może też jest inaczej, nie wiem, autobusem powiat droższy to już zupełnie dawno temu jest. Ja to zazwyczaj jak jadę to samochodem do Ikei. Przecież teraz można tam jeść w środku i tak dalej. Po co do Ikei jechać? Dobra, i na wynos jeść w samochodzie? Nie, to zawsze się jechało. Dzisiaj albo tam ładnie w barku się usiadło po drodze podczas zakupu i tak dalej. A to nic, bo po co? Ten autobus znowu zaczyna skaczać i się ślizgać, albo nie wiem, jechał. Nie, nic to nie ma, on i tak swoje. No i pięknie. No właśnie sobie człowiek przejechał. No w teorii on musi ustąpić pierwszeństwo, bo ja jestem na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Ja po prostu niby się nie chciał czekać za policją, dlatego będę się tam spojrzał, pewnie. Mając również o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów znajdujących się na pokładzie tego. Nie powiem, te ścinki w tej czy już mnie zaczynają denerwować podczas ja. Nie wiem. Daj się to nie dać stąd. Nie wiem. No bo powodem jest nadwyższone użycie procesora. No mówię. Jest nowym urządzeniem, nie? Wolno. Czemu się nazywa wolna? Bo jest wolna. Ja powiem wam też, w tą stronę chociaż są jacyś ludzie jechać. Uwaga, drzwi się zamykają. Nie, to gdzieś tam, że nie wiem.
Ostrzeżenie przed fotoradarem było. No tak jak się patrzę, to tak płynnie. Ej, pani. Jeszcze mi się bateria w czapce rozładowuje, no super. Byś chociaż poczekała do czasu, aż skończę tą transmisję. To już by było inaczej. Dobrze, postaramy się skończyć po prostu w jakikolwiek sposób. Trochę zmieniłem ustawienia, jest ciemno. Mniej więcej. Będzie. Dobrze myślą. No i skończymy to w ciągu, nie wiem, 20 minut? Andersa Kleberga. Uwaga, drzwi się zamykają. Jeszcze powinno być pipi, uwaga, drzwi się zamykają, ale nie mogę zmienić w tym autobusie też sygnału tego, że ma być też podczas zamykania drzwi i to potem. No nie, to nie, w każdym razie. Przystanek akademicka, igrzyskowa. Nic nie wjeżdża na rondo, nic nie wjeżdża na rondo, więc możemy sobie śmiało przejechać w trybie przyspieszonym przez mnie. Właśnie przejechał autobus ładnie na dziennych światłach. Uwaga, drzwi się zamykają. Następny przystanek akademicka Kalińskiego. Trochę niestety mi się wyjechał. Czym jest to spowodowane? No tym, że mi się moje urządzenie kamerkowe trochę rozładowuje i się staram trochę pośpieszyć. No i też nie chcę przesadzać. Kalińskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Na tych nogach to ja nie mam w ogóle odczucia prędkości. Ja czuję, jakbym jechał 3 razy wolniej niż to, co ja. Bilet normalny. Proszę bardzo. Uwaga, drzwi się zamykają. Uwaga, drzwi się zamykają. Myślę, że jedna osoba chciała. Cieszy mnie to bardzo. Zobaczcie, no nawet trochę osób jedzie. Nie umiem jechać z trzeciej kamery, zgodzę się z tym. Nawet nie wiecie, jak tutaj kierownicą przenieść. No jeszcze łapię dzwonek od telefonu. Trochę myślę, żeby to można było ciąć pinkę. Tak mi się wydaje. Potem za to bym mógł silny mój głos słyszeć w sobie. Może lepiej zostańmy przy tym, co jest. Muszę pamiętać, żeby ten telefon wyciszyć. Nie będzie dobrze. Uwaga, drzwi się zamykają. Następny przystanek. Hordońska Kaliskiego. No na tej Hordońskiej to zawsze się trochę przyciska, nie? Minut 70. I potem się hamuje ostro na czerwonym, chociaż nie wiem, czemu tak ostro. Zahamowały, no niestety coś zaczęło przycinać nagle, że no, coś samo jak teraz. Nie wiem, nie rozumiem czasami, powiem wam. On zimie. A to muzyka w tle jeszcze bardziej rozgraje, ale akurat jest świetny. Lecimy dalej, ale... Dla emocji, żeby trochę zmienić akompaniament. O północy raczej Hordońska Kaliskiego. Nie powinno się słuchać. Następny przystanek Hordońska Traktorzystów. Hordońska Traktorzystów. Nie powinno się słuchać muzyki usypiającej. To miałem na myśli. A już teraz chyba ludzie znowu się odwrócili, ale usiadli. A ta pani wygląda tak, jakby miała zamiar. No ją coś ugryzło i powiedziała, nie, jednak do pana nie wsiada. Następny przystanek. Hordońska Wiśla. No mówię, że na tej Hordońskiej to wszyscy zasłuchają, nie? Patrząc się na tamten... O, nie idzie. Zielone światło, bo na tych przecinkach to nic nie widać.
Kozacka, Wiślana. Gdzie? Tam dopiero jestem przystany i ty już mnie straszysz. 70 to jest ogólnie na tym drodze. Informując zawczasu. Bo właśnie się spojrzałem na to, że 70 mam. Więc teraz będzie można jechać troszkę szybciej. Dobra, można zamknąć drzwi. Już panu wydaję bilet. No proszę bardzo. Następny przystanek. Fordońska, Sochaczewska. No, na Fordonie fajną drogę właśnie mają tam długo słowo. Fajnie się pani jedzie. Czy w realu to jeszcze zależy od ruchu? Fordońska, Sochaczewska. Uwaga, drzwi się zamykają. Następny przystanek. Fornońska, Spodna. Żurawie. No, fone tam są naprawdę. No, zgadza się. To jest ten zaduści. Tory idą, nie? Tory. Zgadza się. Ja już wiem, gdzie jestem nawet. Szczerze mówiąc. Żeby to się jeszcze nie przecinało, to jeszcze fajnie by było wiedzieć gdzieś. No jest odzorowana naprawdę, jak widać, nawet żurawie, że odzorowali. Fornońska, Spodna. Uwaga, drzwi się zamykają. No już mało pasażerów jest. Czemu ostatnie drzwi się nie zamknęły? Następny przystanek. Wyścigowa. Koniec trasy. A to tu w prawo będzie, nie? No i jednak nie, jednak proste jeszcze. No mi się wydawało, że my z tamtej ulicy wyjechaliśmy, to jest po prawo. A my tu dopiero w prawo. A tu ludzie stali, a czemu? Nie mam tu przystanku planowego, drodzy państwo. Przepraszam, stój to se dalej. Ale to nie mój przystanek. Wyścigowa. Koniec trasy.
Uwaga, drzwi się zamykają. No ja im otworzyłem drzwi, one się domknęły. Ciekawe, zaraz zamykam. I co, chyba muszę na początkowy przyjechać, czy na przerwę, na posiłek, czy na co? I co, zaliczysz mnie? Nie, ty mi zaliczysz, patrzcie. Tą tabelkę, nie? Że im wyświetlił stany miasta, nie? O, zero działa. Dobrze, pięknie. No więc to było na tyle w tym najważniejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.